Tak pięknie tutaj jest w naszych lasach śnieżańskich. Nie znalazłem grzybów, ale i tak było fajnie. Naprawdę piękna, piękna sprawa. Niedziela od tego jest, żeby się przejść. Znaleźć kontakt z przyrodą, z naturą. Jak ktoś lubi, a jak ktoś nie lubi, no to oczywiście ten ktoś niech sobie robi to co lubi. Piękna rzecz. Cieszę się bardzo, chociaż nie znalazłem ani jednego, dosłownie, ani jednego grzyba, jak na razie. Ale było fajnie. No kurczę, zrobiłem kilka ładnych kilometrów tutaj po tych naszych lasach. Bardzo się cieszę z tego, że wyszedłem i że kurczę, no, że tą niedzielę na to właśnie przeznaczyłem. Nawet tych kilka osób, które mijałem tutaj na szlaku, no nie wiem, może moja autosugestia, może tego, może jakieś tam wyobrażenie, nie, jak to się mówi, nie bardzo uprawnione, ale myślę, że ludzie, których się spotyka na szlaku, to są właśnie tacy ludzie, którzy też mają jakąś taką świadomość, mają tą potrzebę. Po pierwsze na pewno potrzebę kontaktu z naturą, a po drugie chyba też jakąś tam świadomość, czy podświadomość, że my tego potrzebujemy tak naprawdę. Więc jestem bardzo zadowolony. Tutaj z tyłu biegnie piesek, którego spotkałem. Znam tego pieska z mojej dawnej pracy. Pamiętam go od szczeniaka i on chyba troszkę mnie też pamięta. Pobiegaliśmy, pochodziliśmy po lesie, po bezdrożach i wracamy do domu. Każdy się zajmie swoimi sprawami codziennymi. Piesek wróci do siebie, ja do siebie. Ale było fajnie. Pozdrawiam wszystkich. Na razie. Cześć Wam. Polecam.